Halo, halo! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z LA Noir i czeka na nas przesłuchanie, tylko że nie pamiętam w którym pokoju. W dwójce, zazwyczaj jest w dwójce. Zazwyczaj jest w dwójce, o! O, jest pilnowane, więc... Co? James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Dobre, pokam je. Pokam je to. No i prawdopodobnie papier jest znowu podrobiony, dowód własności pojazdu, stan Kalifornia, proszę bardzo, James Belasco. I na samym dole prawdopodobnie znajdziemy miejscówkę, gdzie zostało to wydrukowane. Ten papier, tak naprawdę. Zobaczymy. Dowód własności. A skąd to wiemy teraz? Okej, kurier skradziony z samochodów. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn, you'll get nothing from me. Mhm. Znaczy, no nie dowiem się od ciebie nic, tak? Dobra. Skradzione auto. Archer. Dowód sprzedaży, no niestety. Ale akt własności pojazdu wypisany na Jamesa Belasco. Ale to jest to, co przed chwilą sprawdziliśmy, więc to nie może, zakwestionujmy. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Okej, kurier skradziony samochodów, szajka złodziei samochodów. Dobra, powiem z Archer. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. I tutaj prawdopodobnie możemy go oskarżyć o kłamstwo, jednak pytanie, co może świadczyć o tym, że Jean Archer jest z nim powiązana. Czek, którym zapłacono za używany samochód. Wypisany Jean Archer Bank and Arcadia. Cliff Harrison. Kurde, dowód własności Archer. To mogłoby być niby, bo reszta tyczy się tego Harrisona. Ale nie wiem, czy mam dowód taki niezbity, czy to jest niezbity dowód na to, że posądzić go o kłamstwo. Nie wiem, nie wiąże go to bezpośrednio z nią. Zakwestionujmy. Nie, jednak nie. Chcesz mój partner tutaj, żeby przekonać cię, że ją znasz? Jestem ci dawał tę straight dope. Nie wiem, no Jean Archer. Czyli źle, pewnie kłamstwo trzeba było mu zarzucić. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Dobra, to jest zakwestionowanie ewidentne. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Okej, okay. I magazyn gdzie jest? Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East Downtown. Okej, okay. Wierzymy mu czy kwestionujemy? No tak spuszcza wzrok. Czasami. Wydaje mi się... Kurde. Zakwestionujmy, bo jest taki szemrany. An address, Belasco. Właśnie adres. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. Dobra, to wszystko. All right, James. We're gonna check jedna if zła reakcja. Isn't worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. And so will the DA. Dobra, coś musi się teraz wydarzyć, bo nie mamy... Right? Właśnie. Yes, I am.
kolejny poszlaki jakiejś konkretnej. Ray Pinker, I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightvall, Gordon Lightvall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Okay. No dobra, no to teraz w takim razie mamy coś, gdzie może... GTA suspect Gene Archer? Spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Minuty biegu stąd? Naprawdę biegu? Tak, minuty biegu, dobra. Biegnij. Daj samochód. Człowieku, stój! No mogliśmy wsiąść do samochodu. No, ej, mogę... LAPD, police emergency. Police emergency. Okej, dobra, no to sobie podjechałem. Trzeba było od początku wziąć samochód. Myślałem, że faktycznie trzeba się spieszyć z buta. Dzień dobry. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look chcesz sweet. Czek wziąć, tak? How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Yep. Właśnie tak się stało. Skradziony Kaiser Fraser. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Buster. Tak, okej, okay, przekazałaś, tylko one były sfałszowane. Bo nie mam chyba, żeby... No fakt, potwierdzam, przekazała, no wierzymy jej, tak? Nie! Just tell me why you sold the car. You're sweet. You really are. But just get the fuck out of my way. No, ty też słodka jesteś. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Nie mamy bezpośredniego dowodu wiążącego ich dwojga, nie? Ich dwoje. No, ich dwóch. Dobra, ale zakwestionujmy. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got. Why are you so cruel? Kurde. Decided to make this hard on yourself, Gene. Shit. Let's see how you handle the hard time. Ej. Źle mi to poszło bardzo, prawda? Obydwie rzeczy prawdopodobnie były kłamstwem. Well, this day was a total waste of makeup. Źle. Bardzo, bardzo źle. Shit. Co migasz światłami, gnoju? Nie byłem w stanie jakoś rozgryźć. Za bardzo... Nie jestem w stanie ogarnąć, które dowody są wiążące ich dwoje. Nie mam bezpośrednich, niezbitych dowodów na to, by powiązać ich. Jednego gościa i drugą babeczkę, kurde, że są jednym szajką. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now,
we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. My standards are only as high as the last glass of whiskey. Kurde, jestem bardzo, bardzo niezadowolony z przebiegu tych rozmów. Kurczę, no bo pierwsza część, ona powiedziała, dałam wszystkie dokumenty potrzebne. No tak, dała, tylko były, kurde, fejkowe. No, więc wierzę jej, że dała wszystkie potrzebne dokumenty. Tylko, że były fejkowe, no to co mieliśmy zakwestionować, bo nie mieliśmy, no, mieliśmy podstaw, żeby ją oskarżyć o kłamstwo. Tak samo, moim zdaniem, zakwestionować można to, że się z nim nie zna, ale nie można dowodami się podeprzeć, że go zna, bo nie miałem żadnych bezpośrednich łączących ich dwoje. Fuck! We have some questions for you, Mr. Lightvall. Mr. Lightvall, we're currently working two auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? No i teraz albo zakwestionowanie, albo kurde, tylko że najlepsze jest to, że intuicja nie daje nam wcale bezpośredniej odpowiedzi, bo nie mówi nam, jaki dowód mamy wskazać. Akt własności znaleziono w posiadaniu podejrzanych. Okej. Okej. Ale jedyne co stawia. Jedyne te dowody własności mogą być jakimś dowodem tutaj w sprawie, nie? No bo reszta się tyczy bardziej tego salonu samochodowego, jeżeli się dobrze orientuję. Dobra, użyjmy intuicji. No właśnie, zakwestionowanie. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Okay. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Moglibyśmy, no i właśnie, ja moim zdaniem jest zakwestionowanie, bo, znaczy zakwestionować to można, ale z kolei wystawiony na Cliffa Harrisona akt własności mogły zniknąć dowody własności in blanco i zostać wypisane tylko i wyłącznie przez kogoś innego. Niekoniecznie on musiał je wypełniać, prawda? Ale dobra, intuicji użyjmy, bo jeżeli tak jest faktycznie, to... Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Okay. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightvall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Myślę, że jesteś w stanie, bo raczej kłamstwo... Nie wchodzi w grę. Hand it over, Lightball. Okay. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well. But this really is irregular. Over here. Mamy to. Dobra. To poszło o wiele lepiej. I wszystko jest do zakwestionowania. Unusual addresses,
Anything out of the ordinary. Dobra, i teraz tak. Co my tutaj mamy? Date, order, address. Ale zobaczcie, to i to jest bardzo podobnym charakterem pisma. Prawda? 15 boxes. 15 pudełek, bardzo dużo. Teraz Mac Publishing Zywotowski. Dobra, co nam tutaj mówi? Brown Lawrence. Wróćmy. To Ashen. Ilość raczej nas tu nie interesuje. Werner. A, to ciekawe. Czekajcie. Powiem wam szczerze, że żadne... Albo coś przegapiłem. Albo... Albo nie widzę tutaj nic, co by rzucało mi się w oczy jakoś wielce. Hey, Bigelow. Właśnie, tu jest. This Mr. Bigelow is a good customer. Właśnie, Bigelow na jednej stronie się powtórzył. Czyli jednak znalazłem tego powtórzonego typa. Okej! Okay. No to w takim razie warto było go odwiedzić. Czy to też będzie fejkowy adres? You know the way. You can drive. Zobaczymy. So where you wanna go? Ej, Marki Printing, jeszcze coś tutaj mamy do zrobienia? No chyba sobie jaja robicie. Ile razy jeszcze będziemy do ty przychodzić? Nie, no tutaj już wszystko jest zrobione, bo lubka jest taka wyszarzała. Z gościem nie ma co gadać. Prawdopodobnie wrócimy tutaj jeszcze. Pytanie tylko dlaczego. You can drive. Ej, mam wrażenie, że ten gość będzie w to wszystko zamieszany. Jego trzeba będzie przyskrzynić. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Pan Bigelow. Kim jest pan Bigelow? Nie mam zielonego pojęcia, ale zaraz sobie zobaczymy. No nie, no z pistoletami od razu. Panowie. I put your call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Kurde, jak action. No i są samochodziki, proszę bardzo. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. You think so, huh? Look, stop. Dobra, panowie. Co tutaj jest ciekawe do zabicia? Throw out the guns. There, light them up. No panowie. Dobra, przejdziemy trochę dalej. Pan groźny. Ho. Pokaż główkę. No dobra, już nie musisz. Podniosłem kapelusz. Pierwszy raz podniosłem kapelusz. No to mi się podoba. Get in cover!
On strzela ślepo. Weapons on the ground. Now. Super. No i chyba wszystko, co? Let's clear the top floor. Jeszcze mura? Drilled on the back on the way out. Headshot. Try the door at the end. I heard something. All right, don't shoot. Co jest? Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Dobra. Sprawdzamy, co my tutaj mamy. Pyk. Kolejne. Okej. Okay. Zamówienie. Z marki. W przypadku braków ilości lub jeśli wszystko uszkodzone, należy poprosić kierowcę o wypisanie adnotacji na rachunku. Potwierdzenie odbioru. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. I tak też zrobimy. Ciekawe, jakbym miał wszystkie te dane, chociaż nie miałbym, nie mógłbym tutaj przyjść, jakbym wcześniej nie odwiedził marki Printing. Gotówką za pierwsze, drugie lub przegrana. Pony. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Chcę sobie pewnie nadrobić, kurde, samochodami, co? Dobra, co tutaj jeszcze? Pana później przeszukamy. Co tu jeszcze? Pyk. Marki Printing. No i to jest to, co odebrali. In blanco wszystko. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck. But I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I had to work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Nie powiesz nam, tak? We know about Marquee Printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. No i tutaj chyba też nie mamy bezpośredniego dowodu, którym moglibyśmy go obarczyć. Myślę, że zakwestionowanie tutaj mogło być chyba najlepsze. There are at least okay. Four dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall. The guy runs Marquee. Wiedziałem. He's the big shot. Wiedziałem. He likes to spend big at the track. He owes people. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. A nie, zaraz. Right. He has no luck. Jeden, który tam leży. Nie wiem, czy mu ufać. Wydaje, że chyba ściemnia coś. Kurwa, so if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true. I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. Trzeba było mu uwierzyć chyba. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. Tak jakoś dziwnie mrugał, że myślałem, że faktycznie blefuje, że może nam kurde ściemniać, że tam jest jeden z tych, którzy leżą, a tak naprawdę byłby na wolności, ale jednak kurde chyba widzę, że miał, że trzeba było mu wierzyć, że kogoś tam kurde zabiliśmy. Ciekawe, że będziemy mogli przeszukać tych gości, których... No okej. No to tak już myślałem, że będziemy musieli wrócić tam po raz kolejny. Po raz trzeci tak naprawdę. Marquee Printing Company. And where exactly are we going? Jakoś nie mogłem tych ludzi przejrzeć w tej misji. Moskitu. Problematyczne. What a mess. Ugh,
Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute, and then pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. You know, guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong, that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. A i swoją drogą, jak jedziemy samochodem, to nie wiem, czy widzieliście w tej chromie, kurde, na zderzaku odbija się to, co jest za nami. Ciekawa sprawa, jak na tamte lata takie co robili. Zazwyczaj lustro nie pokazywało niczego. Niech zgadnę, będzie uciekać. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Dobra, pytanie, co możemy mu dać? Steve Bigelow zeznaje, że Gordon Lightfall ma spore długi. No i to jest wystawione na lewite kupony zakładu bunkerskich, ostemplowane napisem przegrana. Albo kupony, albo długi z hazardu. To będzie prawdopodobnie, bo to nie, bo on przed chwilą nam powiedział, że to wszystko podpisuje, więc to nie będzie. Ale albo kupony, albo długi z hazardu. To jest jedna z tych opcji. Prawdopodobnie długi z hazardu jako zeznanie. Save it, Lightfall. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. No i teraz na przykład intuicji nie możemy wybrać. To, że na przykład kłamie, to jest połowa sukcesu, bo tutaj jeszcze patrzcie, ile mamy opcji, ale prawdopodobnie to będzie to. Ewentualnie kupony, mogę się mylić. 50 na 50 trochę, tak naprawdę. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree, I have a small problem. Mm-hmm. I'm prepared to help you in any way I can, detective. I'll name names. Nie. I need you to keep this out of the paper. I need... You need to shut up now, Lightfall. Idziesz z nami. Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Sorry, trafiłeś na tego glinę, który... The LAPD, Central Traffic Division, has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? Kurde, powiem wam szczerze, że ta drogówka chyba była taka najbardziej lightowa, nie? Wszyscy nas lubili, fajny szefo, fajny, kurde, ten mój partner. A tu będzie słaba ocena, bo właśnie, 4 niewłaściwe reakcje były po drodze. Dobra. No cóż, jak to można powiedzieć, no cóż. Nie można mieć wszystkiego. Czasami się człowiek pomyli. A czasami jest tak, że na przykład jestem pewien, że to jest to. I nie, to nie jest to. Dobra, czyli tak, traffic zrobiony. Homicide, tu jest wszystko. Tutaj, Vice. Mamy zielone szaleństwo. Lecimy. Możemy sobie kliknąć gdzieś. Tutaj. Autozapis. Czyli kolejna sprawa tak naprawdę. Zobaczymy, czego będzie dotyczyła. Tu jest chyba już Wydział Zabójstw wchodzi w grę, jeżeli się dobrze orientuję. Tak? Zielone szaleństwo. You know a Freddy Calhoun? Sure, I know Freddy. Freddy needs money to get out of town.
says he's prepared to blow the whistle on a Primo reefer distribution ring. Says he can. Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the $50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Okay. Nie, to chyba była ta. Nie. Nie wiedział zabójstw, tylko, bo to nie jest napisane po polsku. $50? Do they think I made a money? No, you just look like a man. Nie? Oh, very good. The kid's on form. Exit. 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 Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Halo. Chodź, prowadzisz. Jesteś szują i kanalią, więc musisz prowadzić. Zobaczymy, co tam na miejscu. O, nie było kurde gadki żadnej. No ciekawe. Koledzy nie porozmawiali sobie o dupie Maryni. Lemans. Hello, Lemans. There's a little sneak. That's him in the back, Cole. Kurde, coś czuję, że tu będzie kolejne przesłuchanie. Ej, dobra. To w takim razie od samego początku pociągniemy sobie, mam nadzieję, że zmieścimy się w kolejnym, następnym jednym odcinku w całą sprawę. Więc tą sobie sprawę zostawimy na kolejny odcinek, tak mam nadzieję cały taki, żeby było niepocięte, kurczę. Tylko w całości był kolejny odcinek jedną sprawą. Więc ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.